Lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu, czyli dla wszystkich, którzy myślą o osobie ukochanej. Zapraszam Was, oglądnijcie cały filmik, ponieważ jest to jedna wróżba z dwóch talii tarota, no i aktualizacja lustra. Po lewej stronie jesteście Wy, czyli osoba pytająca, Wy, którzy pytacie teraz, tak? Teraz tak, Wasze myśli, uczucia i zamiary. Myśli, uczucia, zamiary. Po prawej stronie jest Wasza osoba ukochana, niezależnie czy jest to mężczyzna czy kobieta. To nieważne, to już według Waszych tutaj układów konstelacji partnerskich. I teraz zobaczymy, skupcie się na Waszej osobie ukochanej. Osoby ukochanej, myśli, uczucia i zamiary. Myśli, uczucia, zamiary. Ok, zaczynamy, kochani. Nie widzę, żeby się karty tutaj po dwóch stronach lustra powtarzały. Dobrze. Wasze myśli. Cesarz. I królowa kielichów, czyli Was widzę to jako bardzo, bardzo zakochaną osobę w jakimś właśnie mężczyźnie bardzo z autorytetem, przepraszam, dużym autorytetem i myślicie, że pokonacie tutaj te problemy jakieś, które się tutaj pojawiły między Wami, tak? Patrzycie w przyszłość, wiecie, że to się wszystko wyjaśni. Jesteście zakochane, czekacie na wyjaśnienie się tych jakichś dylematów waszych, tak? Proszę czekać i mieć tylko właśnie nadzieję, że to wszystko się jakoś tutaj poukłada. Nie panikować, nie mieć jakichś tej emocjonalnych tragedii, tylko po prostu pokonacie te problemy. Tak myślisz, że pokonacie te schody, te problemy. Osoby ukochanej myśli, jest ta osoba zablokowana na uczucia, odgania wręcz od siebie uczucia, nie chce nic widzieć, nie chce nic słyszeć, w tym momencie jest zablokowana, jeśli macie rzeczywiście jakieś problemy i ta osoba jest zajęta pracą, tak? Być może się tutaj ucieka też do pracy, naprawdę jest zajęta lub finansami, lub pracą, no i zablokowana na uczucia. Także macie tu jakiś rzeczywiście problem. Następnie, kochani, przechodzimy do serca, czyli do czakry serca, do Waszych emocji. Wasze emocje, osoba ukochana. Tutaj mamy pazia kielichów, czyli jakąś osobę romantyczną, młodą lub młodo wyglądającą, młodo duchem. Osobę, która też jest z głową w chmurach, tak? Jakby fruwa z głową w chmurach. No i tak jakby Wasze uczucia również, pomimo, że Wy też jesteście zakochane, bo pokazałyście się jako królowa kielichów, to są jakieś zablokowane. Jesteście w klatce mentalnej, nie wiecie co zrobić, nie możecie wykonać żadnego kroku, jesteście pasywne, nie wiecie co zrobić w tej Waszej sytuacji jakiejś i tutaj jesteście jakby sparaliżowane, wręcz związane tymi sznurami, widzicie? W swojej klatce mentalnej, też oczy zamknięte, zawiązane uszy, także po prostu nic też nie widzicie, nie słyszycie, nie wiecie co zrobić, nie wiecie jaki ruch wykonać, nie możecie jakby poprzez Wasze, nie wiem, czy przekonania, czy zawziętość, czy postawy, po prostu nie chcecie wykonać żadnego ruchu lub nie możecie. W sercu, znaczy emocjonalnie jesteście tu bardzo, bardzo zablokowane.
Pomimo, że mamy tutaj mężczyznę, w którym jesteście zakochane i on również fruwa głową w chmurach, tak? Teraz, co myśli wasza osoba ukochana, co myśli w sercu, czyli jakie są uczucia? Ta osoba myśli, że wszystko się tutaj wyjaśni emocjonalnie, że będziecie jeszcze mieli dobry czas, ponieważ jest wieniec laurowy, zwycięstwo. Być może jest to osoba troszeczkę narcystyczna, ale ta osoba ma pozytywne myślenie i wierzy w to, że wszystko się jeszcze tutaj uda i wyjaśni i jest otwarta i na Was, na Waszą znajomość, na Waszą relację, na kontakty z Wami i myśli bardzo tutaj pozytywnie i radośnie wręcz. Także ma ona w sercu radość, pozytywizm i szczere tutaj chęci, by między Wami jeszcze coś się dobrego tutaj wydarzyło, ułożyło. Jakie są zamiary Wasze? Wasze, osoba pytająca, chcecie walczyć tutaj o tą relację, widzę. Chcecie z tego, by co się umarło, tak? Co teraz się zawaliło, umarło, nie wiem, zablokowało. Chcecie, by się coś nowego narodziło, by przyszło jeszcze światło dla Was w tunelu, nowe słońce na horyzoncie, nowy czas, nowa szansa. Chcecie zawalczyć o tą relację, ale uważajcie, by się nie pokłócić, bo atmosfera jakaś taka naostrzona, zaostrzona, taka bardzo jakaś, nie wiem, czy stresowa, czy jakaś taka atmosfera wybuchowa. Także uważajcie, by się nie pokłócić, tak? Jak będziecie za bardzo walczyć, to uważajcie, by się tutaj nie posprzeczać, nie pokłócić, nie wyładowywać na Waszej osobie ukochanej. Wasza osoba ukochana wspomina Was, wspomina piękny czas z Wami i chce zacząć wszystko od początku, tak? Karta mamy, karta zero, czyli zaczynamy wszystko od zera. Zaczynamy jeszcze raz. Czyli nowego początku na pewno ta osoba chce, nowej szansy, tak? Myśli tu bardzo pozytywnie o nowej szansie. Myśli i wspomina, tęskni za Wami. Myśli być może wieczorową porą w nocy, śni o Was wręcz, być może jakieś telepatyczne macie tutaj połączenie. Natomiast ta osoba tęskni, myśli na pewno o Was, chce, wspomina, tak, mamy kartę wspomnień, chce zacząć wszystko od zera, od początku. Wasza karta w przełożeniu też jest sąd ostateczny, zmartwychwstanie, czyli też chcecie, by ta relacja jeszcze raz zmartwychwstała, czyli zaczęła się od nowa, czyli żeby nastąpiła nowa jakaś szansa, nowa próba, żeby to, co umarło, to, co teraz się zawaliło, zniszczyło, przerwało, urwało, żeby się narodziło na nowo, żeby zmartwychwstało. Także macie oboje chęć jeszcze jednej próby, pogodzenia się, nowej szansy. Pomimo, że Ty tutaj jesteś sparaliżowana, nie wiesz, co zrobić, nie możesz nic zrobić. On też jest zablokowany, czy ta osoba Wasza ukochana, tak, mówię, niezależnie od płci, jest zablokowana na uczucia, zapracowana, nie wiem, ucieka w pracę, ale myśli pozytywnie, że jeszcze nastąpi jakaś szansa. Czyli życzę Wam wszystkiego dobrego, niech się dzieje, niech się spełnia, niech przychodzi nowa szansa dla Was i życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego dla Waszych relacji. Do usłyszenia już wkrótce.